Dzień dobry, Magdalena Stępińska. Wraz z końcem listopada nadeszła pora na najnowsze wiadomości telewizji internetowej Namysłów. Zapraszam. Projekt bioróżnorodności. Planujemy budowę nowego grzybka. Lodowisko w namysłowskim rynku. Można łyżwy wypożyczyć, muzyka, gra. Nowoczesne spojrzenie na edukację. To jest jakieś ponad 20 tysięcy godzin dodatkowych zajęć. Zakończenie remontu biblioteki w Namysłowie. Ku dobremu to idzie. Wyspy na Widawie, trasa spacerowa oraz staw miejski zostaną zregenerowane w ramach projektu bioróżnorodności. Powstanie rezerwat przyrody oraz użytek ekologiczny, a to tylko namiastka zmian zachodzących w gminie Namysłów. Odnowione zostaną najpiękniejsze zielone zakątki Namysłowa, wyspy na Widawie oraz otoczenie stawu przy ulicy Mariańskiej i placu pod Grzybkiem. Oficjalnie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą Utworzenie Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie, na które gmina Namysłów pozyskała dofinansowanie z funduszy unijnych. Wartość projektu to blisko 3 miliony złotych, natomiast kwota dofinansowania to ponad 2,5 miliona złotych. Namysłów jako gmina to jest w ogóle lider wśród samorządów wiejsko-gminnych w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Projekt bioróżnorodności, no ja sam jestem zafascynowany tym pomysłem. Macie wspaniałą rzekę Widawę, macie swoje wyspy i warto, aby te wyspy były udostępnione w jeszcze większej mierze mieszkańcom. Nasadzenia, nowe ławki, oświetlenie, budowa ścieżek edukacyjnych, zielonych klas, wieży i pomostów obserwacyjnych. To tylko niektóre z zadań, które zaplanowane są w ramach projektu. Pierwszą wyspę wyobrażamy sobie jako taką wyspę rekreacyjno-spacerową, ale również takie miejsce edukacji przyrodniczej. Tam będzie nowa wiata, nowe audytorium, które będzie przeznaczone właśnie pod edukację ekologiczną. Druga wyspa, planujemy tam zrealizowanie ścieżki, która będzie po jednej części prowadziła do miejsc edukacyjnych, do tablic edukacyjnych. Z drugiej strony to będzie taki brzeg, który będzie miejscem do obserwacji krajobrazu. Ta część wyspy będzie się kończyć mostkiem, który będzie prowadził do wieży widokowej wysokości ponad 18 metrów, z której będzie można obserwować właśnie trzecią wyspę. Planujemy budowę nowego grzybka z nowoczesnych materiałów. W obydwóch miejscach infrastruktura będzie nawiązywała do grzybienia białego. Myślą przewodnią przy naszym projekcie to są grzybienie białe. Dlatego, że z jednej strony ona bardzo obficie występuje przy trzech naszych wyspach, natomiast również bardzo dobrze, powiedzmy, przyswoiła się na terenie stawu miejskiego. Chcielibyśmy, żeby również infrastruktura techniczna do tego pięknego kwiatu grzybienia nawiązywała. Projekt przyczyni się do powstrzymywania utraty różnorodności biologicznej i degradacji ekosystemów. Utworzona infrastruktura będzie służyła ochronie przyrody oraz edukacji ekologicznej. Staramy się chronić cenne gatunki flory i fauny występujące na naszym terenie. A występuje i gatunków roślin chronionych nieco, bo jest i właśnie lilia wodna, jak również kotewka orzech wodny, a ze zwierząt chronionych na przykład wikłacze mamy na wyspie. My jako Lasy Państwowe, jako Nadleśnictwo Namysłów będziemy wspierać gminę od strony merytorycznej, będziemy czynić monitoring na tym, co tam się będzie działo, w którym kierunku będzie się ta bioróżnorodność rozwijała. Sporo zmieni się na terenach zielonych w Namysłowie. Aktualnie trwa cykl konsultacji społecznych, które potrwają do końca stycznia. Realizacja projektu potrwa 22 miesiące w latach 2017-2019. Na rynku w Namysłowie jak co roku powstało sztuczne lodowisko. Dla tych, którzy nie posiadają własnego sprzętu, stanęła wypożyczalnia. Zapraszamy do ślizgania zarówno tych młodszych, jak i starszych. Chociaż śniegu jeszcze nie ma, a temperatury są na plusie, to mieszkańcy Namysłowa mogą poczuć już świąteczną atmosferę, bowiem na namysłowskim rynku stanęło lodowisko. Wyjątkowe, bowiem można z niego korzystać nawet przy dodatniej temperaturze. Lodowisko po raz trzeci przyjechało do nas prosto z Sewilli, z Hiszpanii. Jest ono tam produkowane. To jest firma zajmująca się sztucznymi taflami, sztucznymi lodowiskami, które mają przypominać, mają być zbliżone do lodowisk naturalnych. Płyty są rzeczywiście w specjalnej technologii nano zrobione. Możemy jeździć zarówno w temperaturach dodatnich, jak i ujemnych. Lodowisko jest otwarte od godziny 15 do godziny 20 w tygodniu, natomiast w weekendy od godziny 12 do 20. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży mogą do godziny 15 korzystać z lodowiska za darmo. Miłośnicy zabaw na lodzie są zadowoleni. Jazda na łyżwach jest świetnym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. Podoba mi się bardzo, ponieważ te płyty są też
takie, no, takie przywiezione z Hiszpanii i do tego można na nich fajnie jeździć. No, prawie codziennie przychodzę, tylko jak jestem chory, to nie przychodzę. Mają możliwość skorzystania po prostu ze sportu takiego, jaki im się umożliwia i powinni przede wszystkim z tego korzystać. I każda forma ruchu jest wskazana. Można łyżwy wypożyczyć, muzyka gra. Sympatycznie jest. Widziałam, że w deszcz, w śnieg też jeździli. Kto ma tam ochotę, nie przeszkadza pogoda. Zawsze jakieś zajęcie dla młodzieży, dla dzieci. Nawet dużo osób, młodzieży, nawet ludzi starszych, dzieci, niektóre takie małe też chodzą. Ja sam się ślizgałem na łyżwach, ale to było pół wieku ponad temu. I na naturalnych, czy gdzieś jakichś zamarzniętych łąkach i stawach. Ale generalnie, jeżeli młody człowiek ma poruszać się trochę, to jest na pewno lepsze niż siedzenie przed komputerem po 5-3 godzin dziennie. Mieszkańcy niebawem będą mogli poczuć jeszcze bardziej świąteczny klimat, ponieważ w Namysłowie przygotowano mnóstwo okołoświątecznych atrakcji. Zaczniemy. 6 grudnia na namysłowskim rynku pojawi się Święty Mikołaj. Temu wydarzeniu będzie towarzyszyć szereg innych wydarzeń, chociażby przedstawienie interaktywne dla najmłodszych o rycerzu, który uratował księżniczkę, a także pokazowy i naprawdę na wysokim poziomie mecz hokejowy, będący rewanżem za zeszły rok. Również w grudniu rozpoczniemy jarmark bożonarodzeniowy. Rozpocznie on się 16 grudnia, potrwa do 22 grudnia. Inauguracja tego jarmarku w czwartek 16 grudnia będzie miała bardzo uroczystą oprawę. Będą i sztuczne ognie, i występy, i rewia na lodzie. Świąteczne budki i stoiska, kolędowanie, przysmaki kulinarne i grzane wino. To tylko namiastka tego, co będzie się działo podczas jarmarku bożonarodzeniowego. Będzie to magiczny czas bycia razem i spotkań z bliskimi, który z pewnością przygotuje nas do świąt Bożego Narodzenia. Razem dla lepszej edukacji w powiecie namysłowskim. To tegoroczny projekt edukacyjny. W ramach inicjatywy zakupiono materiały dydaktyczne oraz wyposażenie dla pracowni szkolnych. Zorganizowano również wyjazdy edukacyjne, a także stworzono zajęcia dodatkowe dla uczniów. Projekt będzie trwać do 30 czerwca 2018 roku. Ciekawe zajęcia i warsztaty, nowy sprzęt oraz pomoce i materiały dydaktyczne. Gmina Namysłów realizuje projekt pod nazwą Klucz do kompetencji w szkołach podstawowych powiatu namysłowskiego. Jest to projekt, którego gmina Namysłów jest liderem. Realizują ten projekt również 4 gminy partnerskie, gminy ościenne Namysłowa. Wspólnie obejmuje on około 2000 uczestników. To jest jakieś ponad 20 tysięcy godzin dodatkowych zajęć, ale również doposażamy szkoły w sprzęt pomocny do nauki różnych przedmiotów. To szkolenia nauczycieli oraz wycieczki w różne ciekawe miejsca. W ramach projektu zostały również zakupiony sprzęt multimedialny na ponad 600 tysięcy złotych, środki pomocnicze na ponad 300 tysięcy złotych, papiernicze materiały na 16 tysięcy złotych. W całym powiecie zostało ponad 64 osoby wyszkolone, mogły się dokształcić w ramach tego projektu. Projekt jest wart prawie 4 miliony złotych, z czego 3,5 miliona to dofinansowanie. Natomiast wkład własny jest bezkosztowy, ponieważ jest to udostępnienie sal lekcyjnych. Projekt obejmuje 15 szkół z terenu powiatu namysłowskiego, z tego na terenie gminy Namysłów. W projekcie udział bierze 8 szkół podstawowych. Są to koła zainteresowań matematycznych i języka obcego. Jest także koło zainteresowań przyrodniczych. Są również zajęcia komputerowe. Niektórzy uczniowie mogą korzystać jeszcze z zajęć rozwijających kompetencje społeczne. Otrzymaliśmy tablicę interaktywną, projektor multimedialny. Wzbogaciliśmy swoją bazę w dodatkowe 14 laptopów dla uczniów. Można się jeszcze pochwalić mikroskopami. Są też takie drobne pomoce dydaktyczne. Uczymy się przez działanie, poprzez zabawę. Tworzymy swoje nowe, jakieś nowatorskie pomoce dydaktyczne. Jest to zupełnie inny rodzaj uczenia, inny rodzaj nauki niż w klasie. W klasie wiadomo, więcej jest dzieci, mniej czasu na ćwiczenia. Rozwijamy takie umiejętności jak rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, rozpoznawanie i nazywanie uczuć emocjonalnych. Zainteresowanie zajęciami jest bardzo wysokie. Dzięki nim uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać swoją wiedzę i nabyć nowe umiejętności. Podobało mi się na przykład na przyrodzie to, że mogliśmy obejrzeć pod mikroskopem to, czego nie można tak normalnie zobaczyć. Możemy poszerzać swoją wiedzę przez zabawę,
No bo w klasie jest dużo dzieci, nie ma nigdy na nic czasu, na żadne takie eksperymenty, a na takich właśnie zajęciach dodatkowych możemy właśnie porobić takie eksperymenty, możemy sami pomikroskopować. Każdy tak jakby pracuje indywidualnie. Projekt realizowany jest od września 2016 roku do lipca 2018. Jest to klucz do kompetencji, ale również klucz do sukcesu. Prace nad biblioteką w Namysłowie rozpoczęły się na początku tego roku. Inwestycja zakładała wymianę instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Dodatkowo w planach było zakupienie nowego sprzętu multimedialnego. Jak teraz prezentuje się biblioteka? Zobaczcie relacje naszych reporterów. Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Ta sentencja noblistki Wisławy Szymborskiej przyświeca wszystkim miłośnikom książek. Sympatycy literatury już od nowego roku będą mogli korzystać z biblioteki publicznej w Namysłowie. Generalny remont biblioteki dobiega końca. Zostało tu wykonane wszystko, cała modernizacja całego budynku, począwszy od ścian, poprzez podłogi, meble, które zostały zakupione. Winda dla niepełnosprawnych w przeciągu 2-3 tygodni już przyjadą do nas nowe komputery, nowe tablety, nowe stoiska komputerowe. Będziemy mieli takie specjalne urządzenia, które będą stały przy słupach, gdzie będzie można sobie elektronicznie szukać danej książki, danego księgozbioru, taki spis katalogowy. Będziemy mogli odsłuchiwać audiobooki na górze w sali, także naprawdę będzie nowocześnie, pięknie i ładnie. Zwiększone zostaną również zasoby zarówno książek, jak i czasopism. Miasto otrzymało dofinansowanie na modernizację oraz wyposażenie biblioteki. Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet II Infrastruktura Bibliotek na lata 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 897 800 zł. Łączna wartość inwestycji to blisko 2 200 000. Biblioteka nie była remontowana od początku jej powstania i wymagała już intensywnych prac remontowych. Mieszkańcy są zadowoleni z modernizacji namysłowskiej biblioteki. Pamiętam, kiedy powstała biblioteka, uważam, że najwyższy czas i pora, żeby zrobić remont, ponieważ już był problem z pomieszczeniem się księgozbiorów, a po drugie, no niezbyt sympatycznie to wyglądało, jeżeli chodzi o wygląd i wewnętrzny, i zewnętrzny. Dla młodzieży nowe książki, także podejrzewam, że ku dobremu to idzie. Jest więcej źródeł do nauki, do przeczytania. Nie, no tam jak tam chodzi do biblioteki, tam nic ciekawego nie było, tam wszystko stare książki były, nie? Jak tam komputery jeszcze, tym bardziej młodzież nie będzie się nudziła, bo mogła skorzystać z biblioteki z Namysłowa, tak? Jak to jeszcze będzie darmowa, te komputery, czy tam laby, internety, nie? Jest potrzebna biblioteka, bo dużo dzieci jest, to czytają książki różne. Już wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z nowo wyremontowanej i wyposażonej biblioteki. Natomiast termomodernizacja zewnętrzna budynku zostanie wykonana wiosną 2018 roku. To już wszystko w wiadomościach Namysłów TV. Zapraszam do śledzenia nas na portalu Facebook oraz do subskrypcji telewizji na kanale YouTube. Do zobaczenia.